Proszę Państwa, ja sam poprosiłem, żeby mnie przedstawić, że znany i lubiany. Ale to dlatego, że ja Państwu teraz opowiem, do jakiego stopnia ja jestem znany i lubiany. Otóż ta historia wydarzyła mi się w ubiegłym roku w Wielkanoc. Wybrałem się na taki spacer wielkanocny nad kanałem Żerański koło Warszawy. W którymś momencie zobaczyłem na tym kanałku bobry, co mnie strasznie zdziwiło, że ich żeremia są właściwie na obrzeżach stolicy. I w którymś momencie jeden z tych bobrów zaczął płynąć w naszą stronę. I nawet do synów mówię, słuchajcie, może mnie rozpoznał. I płynie po autograf. Tak sobie zażartowałem i w tym momencie jedzie trzech facetów rowerami. Tak lekko wyhamowani, przyjrzeli się tej całej sytuacji, odjechali parę metrów dalej i nagle słyszę, jak jeden z nich do drugiego mówi, ty, ja to chyba przed chwilą widziałem bobra. A drugi mówi, no co ty, to był facet podobny do Dałkrzewicza. W każdym razie tak minąłem i nagle jeden z nich zaczął się tak uważnie mnie przyglądać i słyszę, jak mówi, słuchajcie chłopaki, to chyba Dałkrzewicz. A drugi się zwarł jeszcze bardziej w sobie, mówi, no co ty, to podróbka. I tutaj muszę się Państwu pochwalić w tym momencie, że ostatnią moją książkę, którą napisałem, to się nazywa Meneliki, Limeryki, Epitafia, sponsoruje Ruska Mafia. I to jest około 200 opowieści o Menelach, które zbierałem jeżdżąc po Polsce. Mało tego, jeżeli Państwo macie jakąś osobistą przygodę, to bardzo bym prosił po koncercie mnie... Oj, to zdaje mi się, że ja tu mi zabraknie ołówka. Idę sobie ryneczki, nagle odpaliło dwóch Meneli z bramy. Jeden już taki poza rzeczywistością, a drugi prosto na mnie mówi, mistrzu, czy ja mogę mistrzowi rękę uścisnąć i nic więcej nie chcę. Czyli jakiś szacunek dla mojej osoby. A ten drugi tak się ocknął na moment, mówi, Heniu, a co to za myśl? A ten pierwszy mówi, no człowieku, co ty nie poznajesz? Przecież to pan Dałkrzewicz, nasz promotor. Tak. Wiecie Państwo, ale ta cała moja przygoda z Menelami rozpoczęła się od takiego Menela Zygmusia, który grasuje na ulicy Wareńskiego w Warszawie. Wyobraźcie sobie Państwo, że została ulica Wareńskiego w Warszawie. Przecież takie ulice padały na bazie odnowy, że z tego rozpędu na przykład w Poznaniu zamieniono ulicę Klonową na Suchy Las. Wiecie Państwo, że ja pół roku się zastanawiałem, co zamienił klon poznaniowy. Ale doszedłem, klon czerwienieje. A Suchy Las jest nasz. I tak samo jak doszedłem i dlaczego została ulica Wareńskiego w Warszawie. Otóż któregoś dnia tam parkuje samochód, tam jest największy w Warszawie Izis, gdzie się prześwietla płuca. A co miał Wareński? I on został jako reklama przychodni. Kto tam parkuje, mówi, Jezu, Wareńskiego, muszę se płuca prześwietlić. No i tam grasuje ten Menel Zygmuś, model nieprawdopodobny. On mnie kiedyś, pamiętam, zażył w ten sposób, że podszedł 16 jakaś i mówi, panie księgu, niech mnie pan poratuje, ponieważ ja się wczoraj tak zwadziłem, że ja dopiero wstałem z łóżka i jak pan mnie nie dać na piwo, to ja się panu na nogi przewrócę i to pan będziesz miał wstyd. I tam zawsze daję 50 groszy, złotówka, tutaj sięgnąłem do portmonetki, nagle się okazało, że mam drobnymi jedyne 5 zł. Ale byłem w dobrym humorze, mówię, kurczę, nie zbiednieję, dałem mu tę piątkę, on tak popatrzył na te 5 zł, popatrzył na mnie, znowu popatrzył na te 5 zł, tak chuchnął, mówi, no, cieszę się, że pan stanął na nogi. Ja od ponad 20 lat kwestuję na Powązkach i pamiętam, że jakieś 5 czy 6 lat temu była taka bardzo, bardzo solidny mrozik, tak jak mniej więcej 7-6 stopni, tak stoję tam, trzącham tą puszką i nagle widzę się w alejce, pojawił już Menel Zygmuś i prosto na mnie. I mówię, kurczę, żeby tylko mnie kazał, żebym mu z puszki wydłubywał. Ja on podszedł, mówi, panie księgu, jak ja pana podziwiam, proszę pana, 2 godziny temu siłem na grób brata, pan już trząchał tą pusieczką, wracam pan dalej, trzącha, pan mnie przemarźnie. I stracę dawcę. Wiecie, ja nawet nie wiedziałem, że w ten sposób tego słowa można użyć.
I stracę dawcę. Ja mówię, niech się pan specjalnie mną nie przejmuje, ponieważ niedługo kończę kwestowanie, jadę do domu, zrobię sobie herbatę z prądem i się rozgrzeję. A on w tym momencie otwiera połę kurteczki i mówi, panie księku, w razie czego prąd mam. I wyciąga z kieszeni ćwiartkę żubrówki, taką wypitą do połowy, ale bez trawki w środku. I ja tak mówię, panie Zygmuncie, co pan, jakieś podróbki pije, czy co? A on mówi, no co pan, panie Krzysiu? Trawkę położyłem na grobie brata. I właściwie po tej historii postanowiłem, że zacznę zbierać te opowieści o Menelach. No i powstała książka nieprawdopodobna. Niektóre opowieści są... Ja zresztą państwu tam kilka zademonstruję, bo zacząłem dzwonić po moich wybitnych przyjaciołach, kolegach. Między innymi Wojtka Mynarskiego opowieść. Oni wracali z Jurkiem Derflem z jakiegoś koncertu w środku nocy i zatrzymali się w środku miasta w Warszawie o drugiej w nocy w sklepie nocnym, żeby sobie kupić jeszcze jakieś tam krople na sen. Nie? I wchodzą do sklepu nocnego, a tam stoi 6 Meneli, 7 bardzo ładna dziewczyna, świetnie ubrana, zaaranżowana, później znowu z 5 Meneli i na końcu Wojtek Mynarski z Jurkiem Derflem. I co zamawiają Menele o drugiej nocy w sklepie nocnym? Piwo, wino, piwo, wino, piwo, wino, piwo, wino. I doszło do tego, do tej dziewczyny, nagle wszyscy w sklepie słyszą, a ja poproszę Nutelle. Masło orzechowe, 10 jajek, szynkę, tylko proszę pokroić cieniutko w plasterki, delicję i Coca-Cola Light. I temu sprzedawcy mowę odjął, bo on w ogóle nawet nie wiedział, że ma taki towar w sklepie. On o drugiej w nocy nigdy czymś takim nie handlował. Tak się zaczął miotać po tych półkach, żeby to znaleźć, taka się cisza wytworzyła i nagle w tej ciszy rozległ się taki głos. Słyszysz, Józek? Matka se o dzieciach przypomniała. Bardzo ładny Menelik opowiedziany mi przez takiego reżysera i aktora wrocławskiego Zbyszka Lesienia. On z kolei był świadkiem, jak do sklepu monopolowego weszła babcia, taka 80-paroletnia, o laseczce i mówi do ekspedientki, przepraszam panią bardzo, ja bym chciała kupić wódeczki, ponieważ obiecałam mojemu wnusiowi, że jak on skończy 18 lat, a ja dożyję, to napiję się z nim wódeczki. I ja dożyłam! Mówi, jakiej wódeczki ja mogłabym się napić? On się mówi, najlepsza to jest biała wódka. Nie, nie, biała to nie, bo mój mąż świętej pamięci, pamiętam, on pił białą wódeczkę. Proszę pani, on po każdym kieliszku robił tak. Mówi, a ja mam kłopoty z kręgami. Tutaj, a tam mówi, ta żółciutka, to co stoi na spodzie, to dobra wódka. To jest ajer koniak, proszę pani, to jest bardzo dobra wódka, tylko że słodka. Nie, nie, słodka to nie, bo mój wnuś coś słodkiego jakoś nie lubi. A ta z tymi tam śliweczkami na górze, to śliwowica, proszę pani, to jest bardzo dobra wódka, tylko że mocna. Nie, nie, mocna to nie, bo ja mówiłam, że mnie wtedy te kręgi powylatują. A z tymi wisienkami, i tu już Menel nie wyrobił, który stał za tą babcią, tak się nachylił do niej i mówi, proszę pani, tu wszystko jest smaczne. Jasia Wołka, naszego znakomitego malarza, poety, tekściarza, Menelik, on na krakowskim przedmieściu zauważył Menela po drugiej stronie ulicy, który nie mógł oczu oderwać od wystawy sklepowej. Jasia Wołek mówi, kurczę, podejdę i zobaczę, co go tam tak przyspawało do tej wystawy. I podchodzi, a to taka wystawa z artystycznymi przedmiotami codziennego użytku, tylko specjalnie zdobionymi, na przykład jakaś łyżeczka do herbaty za 138 zł sztuka, że tak powiem, jakiś widelczyk do ciasta, 250, takie ceny różnych takich przyrządów. I ten Menel stoi, kręci głową, Jaś Wołek podchodzi do niego, a ten Menel tak się obejrzał do niego i mówi, popatrz pan, panie kochany, świat stanął na krawędzi, proszę pana, niech pan zobaczy, wino kosztuje ci 80, a korkociąg kurwa 720.